A więc rozpoczęliśmy to spotkanie. 37. kolejka Polskiej Hokej Ligi. Lotos PKH Gdańsk w strojach swoich podstawowych, czyli biało-granatowych. Tak samo w podstawowych strojach Zagłębie Sosnowiec, czerwono-biało-zielone barwy. Szurowski dysponuje dobrym uderzeniem z dystansu. Szurowski zagranie do środka, ale Mocarski tutaj teraz powalczył. Jeszcze Mocarski odzyskał zagranie na róg. Szurowski. Leworęczny Szurowski. Sosnowiczanie na chwileczkę wyjechali, ale teraz ładnie tutaj kotłuje się. Próbował Witek zmieścić to w bramce. Zablokowany strzał. Stoklasa teraz próbuje. Kontra, strzał. Broni Fucik. Ależ to było niebezpiecznie uderzenie. Dominik na Huko. Ostatecznie dużo wolniejszy od krążka. Hawlik. Hawlik. Tutaj ładnie indywidualnie. Hawlik. Cały czas Hawlik. Zagranie. Ajajaj. Proszę Państwa. Jan Steber. Bardzo blisko. Bilcik. Hawlik. Przypięty do bandy tutaj przez Marka Kałużę. Ładnie teraz. I jest 1-0, proszę Państwa, ależ tutaj indywidualnie Szymon Marzec wykorzystał błąd przeciwników i niespełna 3 minuty przed zakończeniem pierwszej tercji Lotos PKH Gdańsk wychodzi na prowadzenie. I w tym momencie sędzia Sebastian Kryś rozpoczął drugą tercję spotkania Lotos PKH Gdańsk. Zagłębie Sosnowiec, ja przypomnę, po pierwszej tercji 1-0, autorem bramki Szymon Marzec. Wznowienie ze strefy obronnej Zagłębia, wygrane, ale teraz będzie okazja do strzału. Ależ tutaj wydawało się, że to wznowienie wygrało Zagłębie. Wjeżdża za bandę, za bramkę, przepraszam. Golowin i będzie okazja. Jeszcze raz rozegrali to gdańszanie i ostatecznie 2-0. Władysław Jelakow pokonuje Michała Czernika. Zabrał się ładnie z krążkiem Krasowski. Rożkow, Rożkow, zagranie do środka, Rożkow. Stworzyć jakąś akcję zawodnicy Zagłębia Sosnowiec. Może teraz będzie strzał, ale broni Tomasz Fucik. Rozpędzają się zawodnicy Zagłębia. Śniecunik, będzie strzał. Ależ tu było groźne uderzenie. Strata i okazja do kontry, ale ładnie teraz tutaj się wmieszał w to wszystko Turczyński. Teraz to klasa, strzał nad bramką Tomasa Fucika. W tym momencie trener, przepraszam, sędzia Kryś rzucił krążek na taflę. Rozpoczęliśmy trzecią tercję. Cały czas teraz tym razem to klasa. Pięknie. I bramka, proszę Państwa, to co wykrakaliśmy. Dominik na Hunko. Ależ tutaj rozpoczęli to spotkanie, tą trzecią tercję, zawodnicy Zagłębia Sosnowiec. Pod to krążka, będzie niebezpiecznie i znowu strzał, ależ niebezpiecznie było w tym momencie. Rozpędzają atak pozycyjny zawodnicy Zagłębia, ładnie tutaj teraz do Kozłowskiego. Kozłowski strzela, broni Tomasz Fucik. Jeszcze wiele może się wydarzyć, jeszcze nic nie jest przesądzone. I teraz jest bramka na 2-2, proszę Państwa. Ależ tutaj mamy zwrot akcji. Co tu się wydarzyło? Zawodnik z numerem 57, Dominik na Hunko. Wilcik zagrał do Witka, Witek. Ładnie wycofał Witek. Broni Czernik. Hawlik, jest bramka! Proszę Państwa, Władysław Hawlik pokonał Michała Czernika 3-2. Po raz kolejny w tym spotkaniu wyprowadzają bramkową akcję zawodnicy Lotosu PKH Gdańsk. Będzie teraz okazja do strzału. I bramka! 3-3, proszę Państwa. Wyrównanie. 3 minuty 26 sekund do zakończenia tego spotkania. Po długim rogu uderzał Szymon Marzec. Szymon Marzec, strzał i broni Michał Czernik. Tercja kończy się wynikiem 3-3. W dogrywce gramy po 3 zawodników. Dogrywka, wznowienie wygrane przez Lotos PKH Gdańsk, Jan Steber. Pet Polodna, teraz okazja indywidualna, Pet Polodna. Strzał, broni Czernik, też strzelał Krasowski. Golowin, Jelakow.
Piotr Polodna, ładnie Hawlik, Hawlik do środka, ale tutaj teraz ładnie w defensywie popracował Michał Czernik. Okazja do kontry, Zagłębie. Zagłębie ładnie teraz zabrał się do środka sam na sam. Broni Tomasz Fucik. Jan Steber, indywidualnie Jan Steber strzela. Jan Steber i teraz jest bramka, proszę Państwa, Piotr Polodna. Fantastyczna asysta Jana Stebera i Piotr Polodna do pustej bramki pakuje krążek, a więc to gdańszczanie wygrywają to spotkanie 4-3 po dogrywce.